Cześć Aleks, chciałabym, żebyś przedstawił się nam, powiedział, w jakim stylu tatuujesz. Cześć, jestem Aleks Zacharow, tatuuję w stylu realistycznym i surrealistycznym, pracuję w Warszawie, tatuuję 3 lata i 2 lata pracuję w studiu. To jest niesamowita informacja o tym, że tatuujesz tak krótko. Jak się do tego przygotowywałeś? Byłeś w jakichś szkołach plastycznych? Tak, skończyłem 2 plastyczne szkoły, rysunek i zawsze marzyłem, czyli później marzyłem już być tatuatorem. Przykład zaczęło się tak, że tato zrobił mi prezent na 19 lat i kupił mi taki cały sprzęt do tatuowania. I spróbowałem sobie wytatuować i wziąłem jako modelkę siostrę. Super pomysł. I co z tego wyszło? To wyszło tak, że po tym w ogóle nie chciałem tatuować i nie mieć nic związanego z tym tatuatorem, z tym tatuażem, bo jak odbiliśmy kalkę, nawet nie odbiliśmy kalkę, a najpierw narysowałem długopisem, później zacząłem tatuować. Wszystko się porozlewało, kalka się zmyła, poleciałem już freehandem, nie wiedziałem na ile musiałem wbiwać tą iglę. Wszystko było zalane tuszem, no i od tamtego czasu powiedziałem, że już nie chcę tatuować. Rysowałem bardzo dobrze, realistyczne obrazki olejnymi farbami. I już później, gdzieś tak rok po tym wszystkim, bardziej patrzyłem na te tatuaże i mi się bardzo to podobało. I nadal rysowałem olejnymi farbami i cały czas przyglądałem różne tatuaże i chciałem po prostu wejść w to, bo tato, to było marzenie taty, żeby byłem tatuatorem i pracowałem zawsze w studio. Później już 3 lata temu kupiłem sobie bardziej taki porządny sprzęt. Już dużo przeglądałem różne informacje o tych tatuaży, troszkę nauczyłem się przez YouTube'a i zacząłem próbować tatuować i już był lepszy efekt, coś mi tam się już udawało. No i teraz osiągnąłeś ogromny sukces, bo twoje tatuaże zdobywają wiele nagród na różnych konwentach tatuażu. Myślę, że już możesz się pochwalić sporą ilością tych nagród. No i dzisiaj tak naprawdę chciałam z tobą porozmawiać o tatuażu, który wykonałeś na plecach, o tej sławnej masce, mówię sławnej, bo w social mediach zrobiła ona niesamowitą furorę wyświetleń i polubień. Tego tatuażu było bardzo dużo, więc na pewno jest to niewątpliwy sukces. Jak się przygotowywałeś do takiego tatuażu? Ogólnie już znałem tego klienta wcześniej, bo 2 lata temu przyszedł do mnie ten klient i powiedział, że chce zrobić sobie cały rękaw. I wtedy jeszcze pracowałem szybciej i on przyszedł już z takim gotowym projektem, który był rysowany, nie wiem, chyba jakimś albo ołówkiem, ale to było bardzo dobrze narysowane. I wszystko, ta cała kompozycja była w takim brązowym kolorze, nie? I powiedziałem mu, że dawaj może zrobimy coś innego, albo zrobimy to po prostu czarną farbą, bo nikt z tatuatorów nie robi tylko taką całą kompozycję, cały rękaw w jednym brązowym kolorze. No niestety nie udało się go namówić. Zrobiłem mu ten rękaw, cały rękaw za 2 sesje. Gdzieś tak to trwało jedna sesja z 10-11 godzin. I nie byłem z tej pracy zadowolony, tak samo jak teraz. A on był mocno zadowolony i odezwał się tak gdzieś 4 miesiące temu, to było w styczniu, że chcę zrobić wszystko tak samo, tylko zrobić to na plecach. Wysłał mi też jakiś taki rysowany obrazek, tak samo brązowy, wszystko w brązowym kolorze i to była maska Oni. I to były moje pierwsze plecy i zawsze marzyłem zrobić taką dużą, wielką pracę i coś fajnego, żeby można by było to pokazać, bo tego rękawa, który zrobiłem, tego już nikomu nie pokażę. Ale klient był bardzo zadowolony. Spełniłeś jego marzenie, ale nie swoje. Tak, spełniłem jego marzenia, ale pójdzie troszkę dalej. Dopóki nie zrobiłem mu tych pleców, to on był zadowolony, teraz już nie, bo będziemy przerabiać ten rękaw.
Zmienił zdanie po plecach. Tak, zmienił zdanie. I to się udało w końcu. Tak. I zrobiłem mu projekt, robiłem ten projekt 4 dnia temu przed sesji. Chciałem, po prostu nie wysyłałem mu, a zrobiłem i pokazałem już w dniu sesji. Przyszedł ten klient, zrobiłem zdjęcia pleców i powiedział mu, zaraz ci coś pokażę. Zrobiłem mu ten projekt, nałożyłem na plecy, zrobiłem taką wizualizację, pokazałem mu. No i ja mu bardzo się spodobało. I na szczęście nie tylko w brązie. Tak, i powiedział, że okej, robimy to, a nie robimy jego projekta. No i wyszło tak naprawdę świetnie, że zgodził się w końcu na ten projekt, który ty mu zasugerowałeś, no bo tak jak wspomniałam, można śmiało powiedzieć, że ten tatuaż odniósł wielki sukces. Powiedz mi, jak już powstał projekt, który stworzyłeś sam te 3 dni wcześniej przed sesją, jak się do niego zabierałeś? Co robiłeś? Jak szukałeś inspiracji? Inspiracja była jasna, że to musi być maska Oni. Dużo osób lubi bardzo tą maskę. To jest maska taka mocna, daje dużo energii, siły. I szukałem wszędzie w internecie jakąś taką maskę. Znalazłem taką stronę, gdzie kupiłem tą maskę, zdjęcia tej maski. Chyba za 5 dolarów czy coś takiego. Później przerobiłem ją, dodałem bardziej taką inną kolorystykę. Zrobiłem gdzieś tam coś, podrysowałem pod swój styl. Dodałem jeszcze na boki taki brązowy dym. I pokazałem temu klientowi i mu się spodobało. Bardzo spodobała, tak. Super. Powiedz mi, jak w takim razie przeniosłeś tą kalkę na plecy? Czy miałeś jakiś super sposób na to, żeby ta kalka była dobrze umiejscowiona na plecach, czy od razu usłyszałeś jakieś porady? Nie, wiesz co, od razu byłem mega zajarany, że klient się zgodził na to, bo nie chciałem po prostu sobie marnować te, powiedzmy, 5-7 sesji na jakiś brązowy tatuaż, który nie jest w moim stylu, bo bardzo lubię swój styl i pracować w realizmie, nie? Wydrukowałem wszystko, trafiłem od razu w rozmiar, odrysowałem tą kalkę, odrysowałem ją chyba za godzinę, bo chciałem już jak najszybciej zaciąć, bo bardzo byłem podjarany, no i klient też. Później odbiłem tą kalkę na plecy, też strzeliłem wszystko w rozmiar, wszystko było symetryczne i zacząłem już tatuować, zrobiliśmy najpierw kontur. Też kontur bardzo szybko poszedł, może zrobiłem go za 2 godziny. Cały kontur pleców zrobiłeś w 2 godziny, tak, no to tak, bardzo chciałeś zrobić tak, to szybko. Tak, nie lubię robić konturu, a lubię już bardziej robić jakieś szczegóły, wypełniać. A jak już zrobiłem kontur, to już taki już częściej spokojnie, już można sobie wypełniać. Zacząłem wszystko wypełniać. Jak dużą część pracy zrobiłeś tego pierwszego dnia? Wiesz co, pierwszego dnia nie robiłem zdjęcia, zrobiłem już 3 dnia. I 3 dnia już wydawało się, że nawet pół plecu było wytatuowane. To były 3 dni pod rząd? To było tak, że byłem, jak powiedziałem, że mocno zajarany i chciałbym jak najszybciej go tatuować. I klient jeszcze miał na ścięcie dobrą skórę, że pigment bardzo dobrze wchodził pod tą skórę. Skończyliśmy pierwszy dzień i od razu na następny dzień miałem innego klienta i na 3 dzień u mnie był wolny i wcisnąłem go w ten wolny i na szczęście wyszedłem tak, że to była druga sesja i 3. sesja też klient jakiś tam się nie mógł przyjechać na sesję i wyszła także 1. sesja i za 1 dzień 2 sesje pod rząd mieliśmy. No to szybko. Dobrze, a jak klient to wytrzymał? Klient bardzo dobrze to wszystko znosił. Jemu prawie nie bolało. To chyba był taki najbardziej wytrzymały klient, bo jednak mówią, że na plecach boli. A dla niego to wszystko było w porządku i klient też był mocno podjarany, bo coś się działo, nie? I nawet tą maskę było widać, bo mamy studio takie piętrowe i jak klient schodził na dół, pił tam kawę czy coś, a ja byłam na górze, to było widać z daleka, o co tam chodzi już. Super, to na pewno dało ci dużo radości. Tak. I na pewno daje do tej pory, bo
bo nadal możesz podziwiać to, co zrobiłeś. No, twój klient nie za bardzo może podziwiać, bo pleców swoich nie widzi, ale na pewno często próbuje je gdzieś tam zobaczyć w lustrze.